Witam w kolejnym odcinku poradnika Step by Step. W tym odcinku przedstawię Wam krok po kroku sterowanie popularną lokomotywą elektryczną EU07 w symulatorze maszyna. Przed uruchomieniem symulatora należy włączyć na klawiaturze klawiaturę numeryczną. Na klawiaturze powinna być zapalona dioda NumLock. Jest to konieczne do pełnego sterowania pociągu. Znajdujemy się w kabinie lokomotywy EU07. Przed uruchomieniem należy sprawdzić, czy nastawnik kierunkowy jest w pozycji naprzód. Wybieramy na klawiaturze klawisz D. Teraz możemy załączyć baterię kombinacją klawiszy Shift J. Spowoduje to włączenie czuwaka, który wyłączamy klawiszem spacja. Następnie doprowadzamy źródło prądu przez podniesienie pantografu. Użyjemy do tego kombinacji klawiszy Shift O dla tylnego pantografu oraz Shift P dla przedniego pantografu. Na woltomierzu możemy zaobserwować wzrost napięcia. Teraz możemy przystąpić do uruchomienia lokomotywy. Włączamy wyłącznik szybki przy pomocy kombinacji klawiszy Shift M. Klawisze przytrzymujemy kilka sekund. Następnie włączamy przetwornicę za pomocą kombinacji klawiszy Shift X. Chwilę czekamy, po czym włączamy sprężarkę powietrza za pomocą kombinacji klawiszy Shift C. Następnie włączamy reflektory. Służy do tego kombinacja klawiszy Shift U. Reflektor górny światło białe. Shift Y. Reflektor lewy światło białe. Shift I. Reflektor prawy światło białe. Gdy ciśnienie w zbiorniku głównym osiągnie ponad 5 atmosfer, możemy odhamować skład. W tym celu wciskamy klawisz. Kropkę na klawiaturze numerycznej. Podczas napełniania uderzeniowego następuje szybki wzrost ciśnienia w przewodzie głównym, przez co hamulce są odluzowywane. Następnie ustawiamy zawór hamulca na pozycję jazda, wciskając 4 na numerycznej klawiaturze. W tej chwili jesteśmy gotowi do jazdy. Czekamy na sygnał odjazd od kierownika pociągu. 16.113 od kierownika odjazd. Rozpoczynamy jazdę. Przesuwamy nastawnik o kilka pozycji w górę, klikając klawisz plus na klawiaturze numerycznej. Na pulpicie zapaliła się żółta lampka informująca nas, że jedziemy na pozycji oporowej. W czasie jazdy oporowej zapala się również dioda Scroll Lock na klawiaturze. Gdy kontrolujemy prędkość na prędkościomierzu. W razie potrzeby możemy ustawić nastawnik jazdy o kolejne pozycje w górę w celu zwiększenia prędkości. Pozycje nastawnika regulują natężenie prądu, dzięki czemu lokomotywa jedzie szybciej. Należy pamiętać o przestrzeganiu przepisów dotyczących sygnalizacji i wskaźników. Po pewnym czasie zacznie mrugać czerwone światło na czuwaku aktywnym. Jest to urządzenie, które kontroluje czujność maszynisty w czasie jazdy. Włącza się co 60 sekund. Maszynista ma obowiązek za każdym razem zbijać czuwak. Aby wyłączyć czuwak, wciskamy spację. Jedziemy w pozycji bezoporowej. Informuje o tym wyłączona żółta lampka na pulpicie. Możemy zwiększyć prędkość za pomocą bocznikowania. Do bocznikowania służy specjalna dźwignia umieszczona po lewej stronie nastawnika jazdy. W
celu zwiększenia bocznikowania wciskamy klawisz ukośnik na klawiaturze numerycznej. Aby zmniejszyć pozycję, wciskamy klawisz gwiazdka. Podczas zwiększania pozycji nastawnika oraz bocznikowania należy pamiętać, aby nie przekroczyć 650 amperów. Kontrolujemy to na amperomierzu wysokiego napięcia. Zbliżamy się do stacji. Zanim zaczniemy hamować, obniżamy pozycję nastawnika jazdy do zera. Podany czas przy stacji. Wciskamy na klawiaturze numerycznej klawisz minus. Hamowanie rozpoczynamy od wpuszczenia do cylindrów powietrza. Służy do tego klawisz. 3. Na klawiaturze numerycznej. Jest to hamowanie wstępne. W zależności od ustawienia rękojeści kranu odpowiednio spada ciśnienie w przewodzie głównym, w związku z czym wzrasta ciśnienie w cylindrze hamulcowym. W celu regulacji siły hamowania należy na przemian naciskać klawisz 3 oraz 9 na klawiaturze numerycznej. Siła hamowania zależy od czasu naciskania klawiszy. Obserwujemy ciśnienie w cylindrze hamulcowym. Przed ostatecznym zatrzymaniem pociągu ustawiamy zawór hamulca na pozycję hamowania pełnego. Naciskamy klawisz 5 na klawiaturze numerycznej. Jeżeli chcemy kontynuować jazdę, należy odhamować skład, ustawiając zawór hamulca na pozycję jazda. Zaobserwujemy spadek ciśnienia w cylindrze hamulcowym. Gdy ciśnienie spadnie do zera, możemy ruszać dalej w trasę. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę.